Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Ten odcinek należałoby oczywiście zacząć od najbardziej znanego polskiego przedstawiciela, czyli kury workout. Jego sylwetkę omawiałem już jednak w osobnym materiale, dlatego wszystkich, którzy chcą zobaczyć jego ekskluzywne pozowanie dla widzów Stalowego Szoku odsyłam do tamtego materiału. O mój kanał zahaczył także nasz Street Workouter Liftmania, prezentujący również doskonałą masywną sylwetkę, a przedstawiałem go. w w filmie z serii Oceniam sylwetki widzów. Poszukując świeżej krwi trafiłem na prezentującego kapitalny potencjał Macieja Przeniosło i jego niedawny materiał z pięcioletniej transformacji cieszący się niemałą popularnością, bo zgarnął już ponad 200 tysięcy wyświetleń. Na przestrzeni lat 2015-2021 dokonał można powiedzieć generalnej przemiany z 70-kilogramowego latka w 71-kilogramowego dziewiętnastolatka. Z niemasywną, ale doskonale wyrzeźbioną sylwetką. Patrząc na materiały z jego Instagrama, na zdecydowane wyróżnienie zasługują tu barki, dysponujące świetną pełnością i wyraźnymi żyłami i ogólnie obdarzona bardzo estetycznymi kształtami cała górna część sylwetki. Biorąc pod uwagę sylwetkowy potencjał, przeniosło na pewno zwróci uwagę dużej grupy osób i spodziewam się, że w przyszłości może nawet dorównać w popularności kurze Workał. Czas na prawdziwie. Szalone geny Hannibala for King, tutaj prezentującego kapitalny stożek w górze. Wąziutkie biodra i nisko zaczepione, pełne i szerokie plecy tworzą niespotykane połączenie. Do tego należy dorzucić wręcz trupie docięcie, jakie prezentuje na wielu materiałach. Wręcz doskonale kompletna sylwetka, gdzie nie znajdzie się żadnego odstającego od reszty elementu. Legenda w świecie kalisteniki prezentuje taki wygląd i umiejętności we wcale nie młodym wieku obecnie. Ma Mając 43 lata. Miliony odtworzeń jego materiałów na YouTubie przyniosły mu przede wszystkim, wydaje się wręcz niemożliwe do odtworzenia ruchy, a wszystko zaczęło się od tego materiału, opublikowanego w 2008 roku. Biorąc pod uwagę jego strukturę czy kształty grup mięśniowych, nie mamy wątpliwości, że mógłby zostać wybitnym kulturystą, ale zamiast tego jest legendą kalisteniki, prezentując jedną z najlepszych sylwetek, jakie można tu spotkać. Dejan Czyli serbska bestia to natomiast prawdziwy potwór, albo można powiedzieć, kulturysta trenujący na drążkach. Wbrew pozorom jednak jego waga wcale nie obraca się w okolicach 100 kg. Tutaj przy niezłej formie i widocznych mięśniach brzucha oraz żyłach na bicepsie ważył 80 kg, mając 171 cm wzrostu. W jednym z materiałów podał także obwód swoich ramion 45 cm. Jedne z jego najbardziej imponujących ujęć to te w bicepsach tyłem. Świetny stożek w górze, masywne plecy, duże ramiona i przedramiona tworzą kompletną i świetną pozę. Na co na pewno trzeba też zwrócić uwagę, to rozwój nóg, który u wielu kalisteników kuleje, ale u serbskiej bestii zarówno uda, jak i łydki dysponują świetną pełnością. Tego kalibru kompletność rozwoju Dejan zawdzięcza łączeniu kalisteniki, street workoutu z klasycznym treningiem z użyciem wolności. Ciężarów. Dzięki temu jest można powiedzieć hybrydą kulturysty i kalistenika i zdecydowanie wyróżniającą się postacią szeroko pojętego fitnessu. Obok serba obecny jest teraz Frank Medrano, jak widać, dysponujący znacznie mniejszą masą mięśniową, ale w swoich najlepszych latach nadrabiał to doskonałym docięciem. Najmocniejszym punktem zawsze wydawał mi się tu środek z kapitalnymi mięśniami skośnymi brzucha, ale także bardzo symetrycznym i estetycznym sześciopakiem tworzonym przez mięśnie Proste. Jego niewątpliwy szczyt popularności przypadał na okolice roku 2013. Skąd pochodzą jego najlepsze materiały z rekordowym, przekraczającym 40 milionów odtworzeń? Jego legendarny status odzwierciedla także 2 miliony obserwujących na Instagramie, czy Ponad milion subskrybentów na YouTubie. Obecnie pozostaje nieco w cieniu dawnego siebie, zarówno jeżeli chodzi o popyt na jego osobę, jak i sylwetkę, będącą nieco wygładzoną względem szczytowych momentów. Ze względu na filigranowość Na pewno nie jest to sylwetka dla fanów Dużej muskularności Ale trzeba docenić tu kompletność Estetykę oraz miejscami doskonałe docięcie Austin Donem To z kolei struktura w stylu Hannibala For King, wąziutkie biodra Italia oraz szerokie pełne plecy Tworzą doskonały kontrast W niektórych pozach prezentuje wręcz Kulturystyczne kontury przynoszące Na myśl kategorię Classic Physique We wszystkich pozach z rękami w górze Widać jego mistrzowskie Proporcje tutaj nie można także odmówić bardzo dobrej jakości jego nogą. Co można uznać za chyba jedyny minus to za mocno rozwinięte mięśnie czworoboczne, nieco zakłócające estetyczny charakter. Nie jest także tak surowy i docięty jak niektórzy poprzednicy z Hannibalem na czele, także dla jeszcze bardziej imponującego efektu mógłby odsłonić dodatkowe szczegóły umieśnienia. Jeżeli natomiast chodzi o kontury i proporcje, to pozostaje tutaj bezkonkurencyjny. Lazar Nowowicz, prezentujący nie tak estetyczny i klasyczny kształt, ale z kolei mogący pochwalić się taką klatą, zapadającym w pamięć czynnikiem niesamowitości. Oprócz tego, że jest imponująco pełna, to w górnej i przyśrodkowej części posiada jeszcze jakby dodatkową warstwę mięśni. Na niektórych zdjęciach zapewnia mu to kapitalny przedział w stylu Franco Columbo. Do jego niewątpliwych atutów należą także mięśnie proste brzucha. Na słynnym zdjęciu wyglądające na praktycznie i Idealny ośmiopak, trójwymiarowy i symetryczny. Można także trafić na bardzo imponujące fotografie serba w bicepsach tyłem, prezentujące masywne plecy. Czego natomiast Nowowicz nie ma, to tak korzystna struktura. Czasem wydaje się także, że tak wielka klata nieco przyćmiewa barki oraz ramiona. Na pewno nie najbardziej estetyczna, ale masywna i bardzo charakterystyczna sylwetka, od razu zapadająca w pamięć. Islam Badurgow, czyli Kazach, którego można znać między Innymi z materiału, Conor McGregor gotowy na kategorię ciężką. Bazował tu na swoim podobieństwie do Irlandczyka, a nie zgadzała się tylko ilość masy mięśniowej. Badurgow należy bowiem do bardziej kulturystycznych rejonów kalisteniki, posiadając muskularność, można powiedzieć zbliżoną do serbskiej bestii. Oprócz samych rozmiarów trzeba docenić okrągłe, estetyczne kształty mięśni oraz dobre proporcje tutaj z widocznym, wyraźnym kontrastem w szerokości bioder i talii, a rozpiętością barków. Oczywiście mógłby być jeszcze bardziej surowy i posiadający więcej szczegółów, ale stanowi nie tylko masywne, ale także przyjemne w odbiorze połączenie. Głośno było o nim do 2018 roku, przygotowywał się nawet do swojego debiutu w MMA. Notabene brał także udział w konflikcie Kabib-Conor i będąc w zespole irlandczyka został ćgnięty nożem w szyję przez zwolennika Nurma Gomedowa. Ostatnio jednak słyszy się o nim niewiele i nawet znalezienie jego aktywności w mediach społecznościowych nie należy do najłatwiejszych. Andrea Larosa, czyli jak widać na tej fotografii, posiadacz kosmicznie rozwiniętych ramion, także świetnych barków, a w dodatku imponujących proporcji. Jak można zobaczyć tutaj, strukturalnie także wygląda bardzo dobrze. Wąskie biodra Italia odpowiednio kontrastują z pełnymi plecami. Nie można także nie docenić wyraźnej waskularyzacji i towarzyszące jej na wielu materiałach twardości. Sylwetka jest nie tylko estetyczna, ale także robi wrażenie ilością i jakością mięśni. Na moje oko potrzebne byłyby tu do kompletu nieco pełniejsze uda, ale poza tym naprawdę ciężko tu znaleźć jakiś odstający element. La Rosa jest sześciokrotnym międzynarodowym mistrzem kalisteniki oraz zadeklarowanym naturalem. Chociaż na wielu materiałach oczywiście na takiego nie wygląda, to na pewno na jego korzyść działa fakt, że ma jedynie 165 cm wzrostu i jak mówił, waży około 65 kg. Nie są to absolutnie nieosiągalne wymiary bez użycia dopingu, a taki wygląd być może faktycznie jest wynikiem jedynie ciężkiej pracy oraz elitarny genów. Numerem 10 zamykającym to zestawienie jest Michael Vasquez. Można powiedzieć, stanowiący świetny kompromis między czystą masą i muskularnością, a bardziej finezyjną estetyką. Muskulatura jest bardzo kompletna, ale jednocześnie nie posiada ani zbyt dużej masy mięśniowej, ani za mocnego docięcia, także jej charakter można wręcz określić jako naturalny. Na większości materiału świetną robotę wykonuje bogaty, w szczegóły środek, sprawiający, że na tej sylwetce Naprawdę sporo się dzieje. Czego tu nie ma, to jakiegoś wybitnego czynnika niesamowitości czy idealnych, klasycznych proporcji. Można to z jednej strony traktować jako minus, ale z drugiej to właśnie to sprawia, że z tą muskulaturą można się łatwiej utożsamiać. Innymi słowy, nie wymaga aż takich genów z kosmosu jak chociażby ta Larosy, a mimo to robi doskonałe wrażenie. Oczywiście te 10 nazwisk nie wyczerpuje tematu świetnych kalistenicznych sylwetek, a jest to jedynie mój subiektywny wybór tych, które wydały mi się najlepsze z tych, które widziałem. Umieściłem tu je w przypadkowej kolejności, ale gdybym miał wybrać top 5 tego zestawienia, to wybrałbym na miejsce 5. Austin Donem, 4. Lazar Nowowicz, trzecie Andrea Larosa, drugie Dejan Stipic i pierwsze Hannibal for King dajcie znać, jakie inne nazwiska widzielibyście w tym zestawieniu oraz jak waszym zdaniem powinna wyglądać ich kolejność. Na koniec serdeczne podziękowania dla Bartłomieja Michalczyka, Marcina Kampa oraz Błażeja Jankowieka za dołączenie do grona osób mających wkład w mój kanał. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać Stalowy Szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.